To osiedle się dobrze prezentuje. Wiem to stąd, że po powstaniu tego osiedla, po jego już zakończeniu, mieliśmy mnóstwo telefonów, czy tam jeszcze został jakiś dom. No nie było żadnego domu, w związku z czym ci niektórzy z tych klientów kupili w drugim etapie domy, ponieważ bardzo im się podobało. Z przyjemnością wysłuchałem tego filmiku i komentarza lektora, z którego wynikało, że jury, czy kapituła tego konkursu doceniła architekturę i urbanistykę jako całość, a oprócz tego takie stworzenie osiedla, które sprzyja nawiązywaniu więzi sąsiedzkich. Chodzi o to, że nie są poszczególne działki od siebie odgrodzone od czoła ulicy. Ta ulica wewnętrzna jest ulicą otwartą. Każdy może wejść pod dom sąsiedni. Obserwuję to osiedle w lecie, gdzie fajnie na tej części, od zachodniej części, to jest chyba ulica Klonowa, gdzie jest takie zjawisko. Jedna matka siada na foteliku z jednego końca uliczki, inna matka z drugiego końca uliczki, a w środku cały tłum dzieci, które tam gonią, wściekają się, bawią. No fantastyczne, fantastyczne miejsce do zabawy. Bezpieczne, bo tam jest zamknięte i wjeżdża tylko mieszkaniec, tam osoby po stronę nie mogą wjechać. A dzieci mają taką wspólną przestrzeń, która uważam dla rozwoju tych dzieci jest niesamowicie ważna, bo one się uczą nawiązywać kontakty, współdziałać ze sobą, czasem się pokłócić, no ale to życie. I chyba to zostało docenione, no i ten szczegół, że tam nic nie zostało zmienione w stosunku do projektu. My jak budujemy, to staramy się, żeby znaleźć taką wypadkową kosztu z estetyką. Różnie to wychodzi, bo o gustach się nie dyskutuje, każdy ma troszeczkę inny, ale to osiedle tak wyszło, że chyba wszystkim trafiło w gust. Pamiętam, że jak robiliśmy założenia do tego osiedla i przedstawiliśmy projektantom, jak powinien wyglądać w sensie funkcjonalnym dom, projektant to wszystko spisał i mówi, to po co ja tu jestem potrzebny, to wy to wiecie, no tak, ale ktoś to musi narysować, opracować, zrobić projekt techniczny. Natomiast myśmy od swoich klientów i od z własnych doświadczeń wiedzieli, jak powinien wyglądać dom dla rodziny z dziećmi. I to chyba nam wyszło. Zespół 26 budynków jednorodzinnych na osiedlu Przylesie w Jabłonnie, w spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w Legionowie.